Siemano, z tej strony Dim2 i się zapraszam was na kolejny odcinek z Gothica 75. Dzisiaj spoiler. Idziemy zatuć lodowego smoka. Przynajmniej mam nadzieję, że idziemy zatuć lodowego smoka i go zabijemy i w ogóle będzie wszystko w porządku. A potem na orkę wpiję z 3 levele albo więcej. Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie ma szans. Pierścionek tego pirata nie oddawajcie. Jak będziecie grali, nie oddawajcie mu pierścionka, jak go znajdziecie. 10 do walki dwuręcznej. Sorry, ale ja nie znalazłem lepszego do tej pory. Już jesteśmy w 4 rozdziale, zaraz będziemy w 5. I ja nadal nie znalazłem czegoś lepszego od tego, co było. O. Proszę bardzo, level up. Mam jeszcze mniejszy level niż Artemid. Niestety. Tam nie idę, pójdę od razu tu. I tu warto pić. Te eliksirki. Bo do tych lodowych golemów fajnie się zbliżać, jak się biegnie. Dobra, 7-5. Dobrze, niedobrze. Ledwo, ledwo. Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. Ledwo, ledwo. No. A, bo F1 wciskam, się zastanawiam, dlaczego mi nie wyciąga miecza. Ja to wszystko wybiję kiedyś. Zanim pojadę, polecę do... nie, popłynę do Irdoratu, to na pewno coś się stanie. Okej, okay, tam są wybite, tutaj dwa ćwoki się ciekają. Tu mam wyczyszczone do końca, Sylwio i Bulko zabije. Znaczy Sylwio zabije, Bulko też zabije. Chociaż ja wiem, że na niego jest taka misja, że jeszcze trzeba go zaprowadzić nas do tych... do naszych koleżków w obozie. Chodź. Okej, tu nic nie ma. Ciekawe, czy w knajpie coś jest. Jest golem. Chyba to F10. Jeden był, prawda? Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, 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 lewa, prawa, prawa, lewa. A, prawa, lewa, dwa razy prawa, raz lewa, prawa. Cech na ten poziom gry, to już dawno powinniśmy mieć jakieś miecze, które wiecie, w ogóle wywalone są w kosmos. Ale nie.
Przecież met nie jest to samo. Masz 90 i w grocie dropią ci. Zakichany, krwawy miecz. Czy to już... Przepatrzę. Dobra, szybki śledź teraz potrzebny. Ja wolę sobie najpierw wyczyścić. Cały obszar, a potem dopiero atakować. Zwój chyba bryła lodu. Czego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Dobra, tam chyba już nic nie znajdę na górze. No chodź, bo widzę golema. Taki szczwany trochę jestem. Z tym szybkim bieganiem, ale to dobrze, dobrze. Mówicie mi, że kombo powinien używać. Ale po co? O nie. Nie ma tak dobrze. Zaatakuje mnie? Mniejsza z tym. I tak muszę zapisać. Atakuje mnie gnida. Nic tu nie ma. Ale was tu biegam. Myślałem, że mnie coś zaatakowało z tą kulą czy coś. Myślicie, że to wystarczy? A jak nie, to po prostu... Safe jest. Dlaczego zakłócasz mój odpoczynek? Czy mam się zakopać jeszcze głębiej, byście mnie wreszcie zostawili w spokoju? Zaprawdę jesteście niezwykłymi istotami.
Nieważne, ile razy przetoczy się przez was lodowaty wicher śmierci, zawsze znajdzie się jeden, który powstanie z popiołów, myśląc, że sądzonemu być bohaterem. Ale to się wkrótce zmieni. Osobiście dopilnuję, by tym razem żaden z was nie powstał. Milcz! Na moc świętego oka, które powierzono w moje ręce, zaklinam cię, odpowiedz na moje pytania. Pytaj więc. Twoja wiedza i tak na nic ci się nie zda. Powiadasz. Kim jesteś? Jestem Finkrek, pan lodu i śniegu, strażnik spotkania i ten, który zakończy twój nędzny żywot. Możliwe. Któremu bogu służysz? Jakież to przeklęte bóstwo pozwala, by tak odrażające istoty jak ty chodziły po naszym świecie? Ej, ładne są smoki. Dużo się trudzisz, próbując ogarnąć znaczenie naszego spotkania, mały bohaterze. Beliar nie tylko pozwolił na nasze przybycie. On kazał nam tutaj przybyć. Słuchani w jego święte słowa nie spoczniemy, póki nie spełni się jego wola. Gdzie znajdę twego pana? Jego skarbiec znajduje się w kamiennym dworze Irdorat. Tam go szukaj. Póki nie uda mu się przywrócić właściwego porządku świata, będzie tam spoczywał, pogrążony w zadumie. Daruj sobie szczegóły. Mm-hmm. Powiedz mi lepiej, gdzie się znajduje ten dwór Irdorat. Rozczarowałeś mnie, człowieczku. Przezwyciężyłeś tyle przeciwności i pokonałeś niemal wszystkich z nas, a teraz ośmieszasz się własną niewiedzą. Jeśli nazwa Irdorat nic ci nie mówi, lepiej mówi. Udaj się do swoich magów i poproś, by pozwolili ci sobie usługiwać. Bo najwyraźniej nie jesteś jeszcze gotów, by dźwigać brzemię prawdziwej wiedzy. Władza nade mną dobiegła końca. Aż ty w życiu, on będzie trudny. Shit. To nie będzie takie łatwe. To nie będzie takie łatwe. Chyba się zawiesił. O, może? Czy tu znajdzie się jajo smoka? Smocze jajo. Okej, no to mamy kolejnego smoka zabitego. Teraz tylko dobiec do tamtych dwóch, zabić tamtych dwóch. Bulko i Flulko. Chociaż to i tak tych skarbów chyba nie zabiorę. Tylko ten z dworu Irdorat, coś mi się wydaje. Przynajmniej takie są moje odczucia. Tak na 99%.
odpalić to, niech oni się biją. Może ich zabiją. Ja przed chwilą smoka ubiłem. Stwór załatwiony! Aż muszę sobie zapisać, bo nie zapisałem przecież. Lodowy smok nie żyje. Teraz dawaj wszystko, co masz przy sobie. Po moim trupie. To mnie będą sławić za zabicie smoka. Twoja rola w tym przedstawieniu... Nawet nie wiecie, jak sobie... Nic tu nie ma. Przegraliście.